Część sędziów ma już tak serdecznie dosyć Julii Przyłębskiej na czele Trybunału, że odmawia współpracy z nią, twierdząc, że nie jest prezes legalnie wybraną. Wy chcecie to zmienić, chcecie zmniejszyć liczbę tak zwanego pełnego składu sędziów do 9 osób, tych, którzy są wierni Julii Przyłębskiej, i wtedy można by przepchnąć tę ustawę. To ja mam do pana jedno pytanie. Warto naprawdę robić sobie z gęby cholewę? Przypomnę panu, że pan w 2015 roku głosował za tym, by podnieść pełen skład Trybunału z 9 do 13 sędziów. Dlaczego wtedy 13 było lepiej niż 9? Niejednokrotnie ustawodawca się myli albo zachodzą nowe okoliczności. Nie musi ustawodawca, ustawę... Marek Ast pomylił się wtedy, głosując za podniesieniem? Nie, w tamtych okolicznościach te przepisy były dobre. Mamy nowe okoliczności, w których po prostu Trybunał nie działa.